Wchodzimy? No, wchodzimy. Wow. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam szczególnie Gorliczan, bo ten film może być dla nich, i mam nadzieję, że będzie, pamiątką po miejscu, którym jest tematem dzisiejszego odcinka, a jest nim Kino Wiarus, czyli kulturalne miejsce Gorliczan, które przez wiele lat tutaj funkcjonowało. Niestety dochodzi do momentu, że ten budynek, ta przestrzeń będzie legendą. Nam udało się dzięki Urzędowi Miasta wejść tam do środka i nakręcić jeszcze ujęcia tak, aby powstał materiał, który będzie pamiątką po tym miejscu. Ojej, to jest pleśń? To jest pajęczyna? Matka pająków jest pewnie w tym, w projektorowni na górze. Ale kaloryfery widać, że całkiem dobre. No, instalacja nowa. Pamiętam, oglądałem tutaj swój pierwszy film, Król Lew. To było gdzieś tutaj. Kino nie działało już od wielu lat. Nie było rentowne, po prostu czasy się tak zmieniły, że w małych miejscowościach pójście do dużego kina, no, jest rzadkością. Lepiej radzą sobie małe kina, kilkunastoosobowe. Takie powstało nieopodal. Natomiast te duże, jeszcze ze starym projektorem, ze starymi głośnikami, no, przestało być atrakcyjne. Niedaleko można pojechać do dużego multiplexu, na przykład w Nowym Sączu, pół godziny, 40 minut drogi stąd. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie będzie miała miejsce rozbiórka i każdy będzie mógł, przynajmniej taki jest artykuł na stronie, że każdy będzie mógł zabrać sobie stąd, co będzie chciał. Jedyny wymóg jest taki, że będzie musiał sam zdemontować daną rzecz. Na dzisiaj jeszcze nic nie możemy tutaj stąd zabrać. Zresztą raczej nic bym stąd nie chciał wziąć. Głośnik po środku? Chcesz ci Adrian pomóc? Ale nie wiesz, co tu jest na górze, jak się wyjdzie po drabinie? Nie wiem. Nie wiem, a jak już tu wchodzi się na własną odpowiedzialność, bo to... Wiadomo, to prawdopodobnie do tej firany, kurtyny służyło zawieszania, regulowania. To jest ten silnik do kurtyny, tak? Mhm. Jeżeli chodzi o sam budynek, na początku, czyli w latach 20. było tutaj Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Nie wiem jak długo, prawdopodobnie do wojny, a później w latach 70. powstało właśnie kino nowoczesne na tamte czasy, Kino Wiarus. Dzisiaj Urząd Miasta no, nie chce, aby tutaj ten budynek był coraz większym strachem dla mieszkańców. W związku z tym postanowił nadać temu miejscu pierwotny charakter, czyli z powrotem będzie tutaj właśnie, będą tutaj sale gimnastyczne i miejsca, gdzie będzie można podnosić ciężary. Czyli tak jak było 100 lat temu. Jackpot! Tu jest ciekawe. Karol, ty masz taki obiektyw? Mam, no, to jest ten anamorficzny polski PZO. Nic nie warte, co tak naprawdę, nie wiem. Karta gwarancyjna z 87 na magnetofon.
pięknie wygląda. Można by zapytać, dlaczego tak się stało. Wydaje mi się, że jest to naturalna sprawa, naturalny przebieg akcji. Owszem, gdyby być może kino zostało doinwestowane, przeszło remont w odpowiednim momencie, w tym momencie, kiedy nastąpił przełom technologiczny, być może jeszcze by podziałało jakiś czas dłużej. Tak się nie stało. Kiedyś to wyglądało chyba trochę inaczej, po prostu była to większa atrakcja, bo przecież nie było internetu, nie było Netflixa, nie było CDA, nie było HBO, nie było torrentów. W dużych miastach większa populacja sprawia, że grupa osób, które lubią chodzić do kina, kinomanów jest dużo więcej. No i multipleksy mają możliwość działania. Tutaj wszystko, co piękne, jest przemija. I tak też jest z kinem Wiarus w Gorlicach. Zobaczymy, co pokaże przyszłość. Mam nadzieję, że charakter tego budynku pozostanie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Trzymajcie się. Cześć!